Miałam nagrać tylko recenzję opisową, czyli ze zdjęciami, i nie nagrywać recenzji filmowej, ale nie mogę. Słuchajcie, muszę Wam chociaż tak w skrócie pokazać tę piękną książkę z wydawnictwa Dziwi Mi Się, i ona jest o znakach drogowych. Ale to jest książka taka bajkowa, to nie jest na zasadzie jesteśmy wszyscy na ulicy i teraz się rozglądamy i obserwujemy znaki drogowe, tylko ona pomaga zrozumieć dzieciom, jakie niosą przesłanie, jakie mają znaczenie konkretne znaki drogowe. I ten najprostszy, którego szukacie najczęściej, jak nauczyć dziecko, żeby się zatrzymywało, na przykład właśnie przed jezdnią, ale też po prostu jak wołamy, żeby się zatrzymało. I tutaj można sobie opowiadać i rozmawiać, bo to jest książka bez tekstu. Kto tutaj jest, dlaczego się zatrzymał, co powinien, czego nie powinien. I te ilustracje, zobaczcie, za każdym razem, na każdej stronie to jest jakby osobna historia i osobny znak drogowy. I spójrzcie też na te wszystkie detale, oprócz tego, że bardzo, bardzo tutaj jest tak z przyrodą, za pan brat, to też jakie urocze mają kaski, mam wrażenie, że one są zrobione z jakichś łupinek orzeszka. Tutaj sobie ktoś śpi, bo się zaczytał. Tutaj zobaczcie, mamy przejście, gdzie, uwaga, są piesi i w ogóle jeszcze do tego są dzieci. I to blisko szkół czy przedszkoli też można o tym porozmawiać, a jeszcze zachwyca mnie z tymi pszczołami. I spójrzcie, tutaj jest przejście do podziemia i tutaj wchodzą sobie mrówki, a na górze, czyli też można rozmawiać góra-dół, a na górze są pszczoły, a tutaj normalnie nie ma wejścia, nie ma przejścia w zasadzie. Ekstra.